Witam serdecznie wszystkie osoby uczące się języka niemieckiego. Na dzisiejszym spotkaniu omówimy trzech zdania, czyli po niemiecku Wortfolge. Podzieliłem to zagadnienie na trzy podtematy, a mianowicie trzech zdania prosty, trzech zdania przestawny oraz trzech zdania podrzędnego. W każdym z przypadków mamy do czynienia z innym, z użyciem innych spójników i teraz omówimy sobie poszczególne przykłady. W pierwszej kolumnie, czyli w szyku zdania prostego, wyróżniłem kilka najczęściej stosowanych spójników. Przeczytam je teraz powoli. Aber, den, doch, oder, sondern, und. W drugiej kolumnie mamy następujące spójniki. Dann, danach, deshalb, sonst, später, trotzdem, wegen, zuerst. W trzeciej kolumnie z kolei mamy następujące spójniki. Als, da, das, ob, obwohl, weil oraz wegen. Spróbujemy teraz użyć tych spójników w przykładach. Ja będę mówił pierwszą część zdania, natomiast powiem drugą część zdania w języku polskim, a Ty, używając odpowiedniego spójnika, postarasz się ją dokończyć po niemiecku. Ok, zacznijmy od prostego przykładu, a mianowicie takiego. Ich male, maluję i rysuję. Zdanie powinno brzmieć w ten sposób. Ich male und ich zeichne. Ok, użyliśmy tutaj spójnika wprowadzającego szyk prosty. Prawda? Proste zdanie. Nie wymaga tutaj żadnego przestawiania czasownika na koniec zdania. Będziemy mieli do czynienia w przypadku szyku zdania pobocznego. Ok. Kolejny przykład. Ja zacznę pierwszą część zdania, a Ty dokończysz. Ich singe nicht. Ok. Czyli nie śpiewam, ale rysuję. Ich singe nicht, aber ich zeichne. Analogicznie do pierwszego przykładu mamy tutaj szyk zdania prostego po spójniku aber. Ale. Ich singe nicht, aber ich zeichne. Ok, przejdźmy do kolejnego przykładu. Ich lese Comics. Czyli czytam komiksy lub idę na spacer. Oder ich gehe spazieren. Użyliśmy kolejnego spójnika, w tym przypadku oder lub. Ich lese comics oder ich gehe spazieren. Albo idę na spacer. Kolejny przykład. Ich esse Gurken nicht, czyli nie jem ogórków, lecz jem ziemniaki. Użyjemy spójnika sondern. Sondern i zachowamy szyk zdania prostego. Sondern ich esse Kartoffeln. Ok, kolejny przykład brzmi tak. Ich gehe ins Kino, czyli idę do kina, ponieważ nie mam zadania domowego. Ich gehe ins Kino, aby zachować szyk zdania prostego, musimy użyć spójnika den,
Ich habe keine Hausaufgabe. Okay, also ich gehe ins Kino, denn ich habe keine Hausaufgabe. Widzimy, że użycie spójników wymagających szyku prostego jest naprawdę łatwe. Nic tutaj się wielkiego nie dzieje. Wystarczy te spójniki zapamiętać i konsekwentnie stosować szyk zdania prostego. Czyli po spójniku występuje podmiot, tak jak tutaj zaimek oraz orzeczenie, czasownik haben w tym przypadku. Ok, przejdźmy do szyku przestawnego zdania. Tutaj jest troszeczkę ciekawiej o tyle, że czasownik będzie występował zaraz po spójniku. Weźmy pierwszy przykład. Ich trinke Kakao. Okay, czyli piję kakao, a następnie obejrzę, albo następnie obejrzę coś w telewizji. Ich trinke Kakao, dann. I zgodnie z tym, co powiedziałem, musi wystąpić teraz forma czasownika. Czyli weźmiemy sobie czasownik Fernsehen, czasownik rozdzielny, a zatem rozdzielimy go na sehen i fern, czyli ich trinke Kakao, dann sehe ich fern. Prawda? Tutaj podkreślimy sobie ten czasownik. Ok, widzimy, że czasownik wystąpił bezpośrednio po spójniku. I to jest właśnie cecha charakterystyczna szyku przestawnego zdania. Ok. Weźmy drugi przykład. Du hast Fieber. Du hast Fieber, czyli masz wysoką temperaturę, masz gorączkę, dlatego musisz pozostać w łóżku. Użyjemy sobie spójnika deshalb. Ok. I czasownika modalnego müssen. Ok. Du hast Fieber, deshalb musst du im Bett bleiben. Ok. Widzimy, że czasownik wystąpi bezpośrednio po spójniku wprowadzającym szyk zdania, szyk przestawne zdanie. Du hast Fieber, deshalb musst du im Bett bleiben. Ok, weźmy sobie kolejny spójnik sonst w tym przypadku. Ich besuche sie sonst wird sie böse. Takie zdanie nam powstało. Okay. Czyli odwiedzę ją, bo w przeciwnym razie będzie zła. Zezłości się. Ich besuche sie, sonst wird sie böse. Ok. I teraz taki trudniejszy spójnik, a mianowicie trotzdem. Przykład zdania. Ich esse eine Banane. Ok, wprowadzamy spójnik. Trotzdem. I zdanie będzie brzmiało. Trotzdem habe ich Hunger. O, takie zdanie możemy sobie wymyślić. Czyli jem banana, a pomimo tego dalej jestem głodny. Ich esse eine Banane, trotzdem habe ich Hunger. Ok, podkreślimy sobie spójnik oraz bezpośrednio po nim występujący czasownik. Ok, to tyle pokrótce, jeśli chodzi o szyk przestawny zdania. Przejdźmy do najtrudniejszej części tematu, czyli do szyku zdania pobocznego. Tutaj czasownik będzie nam wędrował na koniec zdania, mówiąc obrazowo. Weźmy sobie przykład, żeby zilustrować całą sytuację. Ich finde das. Ok, czyli uważam, że. I możemy tutaj sobie na przykład dokończyć zdanie. Uważam, że nasz nauczyciel jest naprawdę super. Ich finde das unser
Lehrer. Echt. W znaczeniu bardzo. Toll ist. Ok. Czyli widzimy, że po wprowadzeniu spójnika das, czyli że, czasownik sein poszedł na koniec zdania. Ich finde, dass unser Lehrer echt toll ist. Ok, weźmy drugi przykład. Spójnik ob, czy. Er fragt, ob. I na przykład on pyta, czy przyjdę na przyjęcie. Ob ich zur Party komme. Ok, i znowu ta sama sytuacja. Czasami wprowadzające szyk zdania pobocznego i czasownik, który wędruje na koniec. Er fragt, ob ich zur Party komme. Ok, idźmy dalej. Spójnik też często stosowany przez Niemców, mianowicie weil, ponieważ. Weźmy sobie przykład zdania. Du bist krank. Weil. No i na przykład. Weil du. Weźmy sobie, weil du draußen geblieben bist. O, weźmy sobie w perfekcie. Napiszemy sobie zdanie, czyli jesteś chory, ponieważ pozostawałeś na zewnątrz, w sensie na dworze. Du bist krank, weil du draußen geblieben bist. Widzimy, że forma złożona czasu perfekt wędruje na koniec, tak? Czasownik tutaj pomocniczy. Bist jest na końcu, tak? Natomiast geblieben, czyli particip 2 towarzyszy. Tak? Zdanie zostało wprowadzone przez spójnik weil. Ok. Przejdźmy jeszcze do jednego przykładu, ostatniego, a mianowicie weźmy sobie spójnik wen. Ok. Na przykład ich gehe zum Arzt, czyli idę do lekarza. Ich gehe zum Arzt. Wen? Kiedy? Czynność powtarzający się, tak? Kiedy? Ich gehe zum Arzt. Wen? Ich Fieber habe. Ja, ich gehe zum Arzt, wen ich Fieber habe. Czyli idę do lekarza, kiedy mam gorączkę. Ok. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że temat szyku zdania w języku niemieckim jest już Tobie bliższy. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.